Witam. Dziś były filmy, kanały, które polecam, których nie polecam. A mam problem z tym akurat konkretnym filmem, nie kanałem, czy go polecić, czy nie. Otóż polecałem ten kanał i myślę, że nadal będę go polecał, ale jak to wszędzie bywa, każdy popełnia jakieś błędy. Tu mamy teoretycznie wyjaśnioną zasadę działania kalkulatora, ale to tylko wynika z tytułu filmu. Na początku wszystkie informacje są... Powstała mechaniczna konstrukcja, która wyglądała tak, jak widzicie na zdjęciu. Są prawdziwe, rzeczowe zalane. I tutaj wyjaśnienia, które tu są, oczywiście są zgodne z prawdą. Sygnały wejściowe, zauważcie, one mają się kończą różne na wartości, czyli 0,1 albo 1,0. Przypomnijmy sobie na półsumatorach, na sumatorach to sumy. Otóż pojawia to się ona, kiedy sumator, liczba jedynek na wejściu A, B i C. Dla osób niezorientowanych warto poznać, co to jest sumator, półsumator, jak to działa. Tak z pamięci powiem, półsumator to jest 7483, sumator pełny 7485, to są 4-bitowe sumatory. Natomiast też warto się zapoznać, 74181 to jest ALU. Używane było w, już teraz nie powiem wam na 100%, czy w Odrze, czy w Merze 400. Ale ogólnie to był znany układ używany w bardzo wielu konstrukcjach. Nie tylko w Polsce, tylko w ogóle na świecie. Naturalnie kiedyś jako 7.4, nie żadne HC, LS czy coś takiego. Teraz można nawet ten ALU kupić w wersji, zdaje się, HC. Jest niedrogi, kilka złotych z tego co pamiętam. No i ogólnie tu jest wszystko fajnie, ale kalkulator, nie oszukujmy się, owszem, on się składa z tych bramek, o których tu jest mowa, z tych sumatorów, ale dochodzą też rejestry przesuwające w lewo, w prawo, używane do mnożenia. I tu w tym filmie nie zauważyłem, aby o nich była mowa taka, no powiedzmy, bezpośrednia i ogólnie o, powiedzmy, konstrukcji. Co należy, no tu niby jest pokazane, tak, ale tak blokowo. Co należy powiedzieć? Na pewno w 36 minut nie da się omówić, jak jest zbudowany kalkulator. To jest awykonalne. Więc, no owszem, idzie się w jakieś uproszczenia. No ja bym osobiście zrobił prostą rzecz. Wskazał po prostu ten kanał. Mam nadzieję, że to się wyświetli, bo coś tu widzę długo. Obejrzyjcie te filmy, to jest człowiek, który z TTL-ów zbudował, i to TTL-ów nie HC, HCT, tylko tych normalnych, powiedzmy podstawowych, tych z lat 70. Jakieś tam LS-y jeszcze wchodzą w grę. O szczegóły pytajcie autora. Zbudował kalkulator z tych podstawowych scalaków. No jest tu co oglądać i czego słuchać. Zobaczcie, jaka to jest potężna konstrukcja. Tak się budowało kalkulatory kiedyś. Tryb diagnostyczny pozwala nam oglądać. I gdy już ten układ spełniał wymagania, to się po prostu miniaturyzowało, robiło specjalizowany scalak. Tak naprawdę ten człowiek zbudował mikrokontroler, znaczy raczej mikroprocesor 4-bitowy,
bo mikrokontroler no w sumie zawiera wejścia, wyjścia. Właściwie to, no tak, to jest mikrokontroler, nie mikroprocesor. No, to jest naprawdę dzieło sztuki, o, no ciężko to po prostu opisać, wyjaśnić, się tego nie widzi na żywo. Miałem okazję to oglądać nie na filmie, tylko naprawdę w rzeczywistości, jak to działa. No i owszem, możecie go pytać, jak to zrobił, jak to działa, tylko powiem szczerze, że mało kto zrozumie funkcjonowanie tego no, mikroprocesora, który składa się, jest częścią składową mikrokontrolera. Jest to zbudowane z ogromnym rozmachem, ale jak widzicie tu czasy filmów, jakie są, gdzie jest tylko tak naprawdę opisane, właśnie zademonstrowane, jak to mniej więcej funkcjonuje. I na pewno ten czas to jest, powiedzmy, nie wiem, 10 razy mniejszy niż wymagane, aby naprawdę powiedzieć, jak to działa od podstaw. Więc chyba zrozumiałe, że na tym kanale RS Elektronika nie dało się tego wyjaśnić w 36 minut. Także no, polecam obejrzeć to i porównać do tego RS Elektronika, jak to wyjaśnią. Tam wyjaśnione zostało, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 3% tego, co jest potrzebne, aby wiedzieć, jak się buduje kalkulator. Więc ten tytuł jest taki, no, powiedzmy, bardzo mocno przesadzony. Do zobaczenia, do usłyszenia.